Zapraszam na test najnowszej Skody Kodiaq drugiej generacji, która zadebiutowała w tym roku. Poprzednia generacja produkowana była od 2016 roku. Sylwetka aktualnej generacji nawiązuje do poprzednika, ale też bez problemu rozpoznamy, że jest to nowy model. Uwagę zwraca nowa stylistyka przednich reflektorów oraz opcjonalny pas świetny na grillu. Testowany egzemplarz jest w kolorze Złoty Bronx, który wymaga dopłaty 3550 zł. W standardzie jest kolor niebieski energii. Czy Waszym zdaniem pasuje ten kolor złoty do nowej skody? Auto ma około 476 cm długości, około 186 cm szerokości, licząc bez lusterek. Rozstaw osi jest duży i wynosi około 279 cm, a prześwit wynosi prawie 19 cm. Tył, moim zdaniem, też wygląda bardzo ciekawie, szczególnie za sprawą lamp. Między którymi jest opcjonalny czerwony pasek dekoracyjny, który jednak nie świeci. W standardzie ten pasek jest czarny i pewnie wygląda to trochę gorzej. Jeśli nie będziemy zaglądać pod podwozie, to nie znajdziemy też pod zarzakiem końcówek układu wydechowego. Zwróćcie uwagę na to wcięcie poniżej linii lamp. Jest to dość odważna stylistyka w przypadku tej marki, ale można chyba powiedzieć, że efekt jest pozytywny. W standardzie kodek ma 18-calowe felgi, ale u nas są opcjonalne 20-calowe z nakładkami aerodynamicznymi za kwotę 7150 zł. Tu jest na pewno jakaś przestrzeń do zaoszczędzenia na opcjach dodatkowych. Swoją drogą, jak stylistycznie oceniacie takie nakładki Aero? Zobaczmy w takim razie, co mamy pod maską. Na wstępie wita nas miła niespodzianka, a mianowicie maskę można podnieść praktycznie bez żadnego wysiłku, nawet używając jednego palca. Poza zastosowanymi siłownikami jest też bardzo wygodna dźwignia, którą łatwo wyczuć bez zaglądania pod maskę. W całości jest to super rozwiązanie, jak w marce premium. W naszym samochodzie testowym do dyspozycji jest znana czterocylindrowa jednostka diesla. 2.0 TDI o mocy 193 mechanicznych i 400 Nm z napędem na 4 Koła, połączona z automatyczną siedmiobiegową skrzynią DSG. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 7,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km na godzinę. Takie parametry do tego samochodu są w zupełności wystarczające, ale o tym powiem jeszcze później. Bardzo podoba mi się też to rozwiązanie. Nie musimy się martwić, że rozlejemy płyn do spryskiwaczy podczas nalwania. Tego od skody powinni się uczyć inni producenci. Widać też, że maska jest solidnie wygłoszona. Zaraz przejdziemy do wyników zużycia paliwa. Ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję, bo będzie mi bardzo miło, jak zobaczysz mój kolejny film. Subskrypcje i lajki bardzo pomagają zwiększyć zasięg kanału, a to z kolei daje mi możliwość pokazywania Wam kolejnych samochodów. Silnik imponuje wysoką kulturą pracy oraz dobrą elastycznością. W moim teście spalania w mieście, który przeprowadziłem na dystansie 164 km, wyszedł mi wynik 8,2 litra na 100 km. Przy średniej prędkości. 21 km na godzinę. Natomiast na drodze ekspresowej, na dystansie 154 km przy średniej prędkości 110 km na godzinę, samochód spalił 6,7 litra na 100 km. Najniższe zużycie wyszło na drogach podmiejskich. Przy spokojnej jeździe na dystansie 55 km, przy średniej prędkości 63 km na godzinę. Zużycie wyniosło 4,9 litra na 100 km. Mając na uwadze duże gabaryty samochodu, oraz że jest to napęd na cztery koła, są to wyniki moim zdaniem całkiem przyzwoite. Tak się prezentuje kluczyk od skody. Od strony logo mamy twardy, błyszczący plastik, a z drugiej strony mamy już powierzchnię gumowaną i dostępne trzy funkcje. Jednym z przycisków możemy zdalnie otworzyć bagażnik i to właśnie robimy. Bagażnik jest imponujący. Jego pojemność przy złożonych siedzeniach w wersji 5-osobowej, którą mamy, wynosi aż 910 litrów. Do dyspozycji mamy roletę w prowadnicach, którą wystarczy nacisnąć w odpowiednim miejscu, żeby się płynnie złożyła. Mechanizm działa bez zarzutu. Po lewej stronie mamy lampkę LED, a poniżej zagłębienie do przechowywania drobniejszych przedmiotów. Jest też jeden duży solidny haczyk na zakupy i dwa mniejsze oraz dźwignia, która służy do złożenia oparcia. Mamy też gniazdo 12V oraz uchwyty do mocowania ładunku. Poza koniecznymi wyjątkami. Cały bagażnik pokryty jest wykładziną. Po lewej stronie mamy jeszcze półkę na drobiazgi, której boki są zabezpieczone ściankami. Pozostałe elementy są właściwie w praktyce symetryczne, jak po prawej stronie. Na górnej klapie mamy nawet dwie lampki LED do podświetlenia oraz trójkąt ostrzegawczy. W naszej wersji mamy opcjonalną podwójną podłogę bagażnika za 850 zł. Do tego mamy kolejne udogodnienie a mianowicie haczyk, który utrzymuje podłogę uniesioną. Poza płaską powierzchnią pod górną częścią mamy dodatkowo po bokach jeszcze schowki. Poziom niżej może jeszcze znajdować się opcjonalne koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe. Zdemontowałem właśnie roletę, żeby pokazać Wam dedykowane miejsce, gdzie można ją umieścić. Jeśli mamy opcjonalną podłogę bagażnika, jak w naszym przypadku, roleta znajduje się pod górną podłogą. Jest to świetny patent, który przemawia za dodatkową podłogą bagażnika. Poza tym, jeśli mamy zmontowaną tą podłogę, krawędź zaudokoła praktycznie nie występuje, a po złożeniu oparć tylnej kanapy powierzchnia jest praktycznie równa. Sprawdziłem też długość bagażnika i wyszło mi do krawędzi progu około 100 cm. W sytuacji, jak tylna kanapa była maksymalnie odsunięta do tyłu, a można ją regulować. Gdyby odsunąć kanapę do przodu, byłby jeszcze lepszy wynik. Z kolei szerokość w najwęższym miejscu wynosi około 96 cm. Sprawdźmy w takim razie jaką długość uzyskamy po złożeniu oparć. Oparcie składamy używając tego ufytu. Musimy je potem jeszcze docisnąć do siedziska. Po prawej stronie mamy Dokładnie taki sam uchwyt. Oparcia mamy rozłożone. Powierzchnia jest praktycznie równa. Ta wystająca wygodzina dopasuje się do ładunku, ale też możemy ten element wyjąć i rozłożyć na płasko. Do dyspozycji mamy długość około 194 cm, a uzyskana pojemność. To łącznie 2105 litrów. Ładowność też jest na dobrym poziomie, bo w zależności od wyposażenia wynosi od 540 do 722 kg. Na każdym kroku mamy mnóstwo dogodnień. Jednym z nich jest umieszczona skrobaczka do szyb przy wlewie paliwa. Akurat to rozwiązanie jest nawet popularne wśród starszych samochodów SKody. A teraz w takim razie zerknijmy na wnętrze samochodu. Muszę przyznać, że opcjonalne wnętrze za 8200 zł. Robi dobre wrażenie. Górna część boku drzwi jest twarda, ale dość przyjemna w dotyku. Poniżej mamy ładny element ozdobny, a jeszcze niżej materiał przypominający w dotyku zamsz lub alkantarę. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Poniżej już jest twardy plastik, wnętrze kieszeni jest również plastikowe. Patrząc na przestrzeń z tyłu, od razu widać, że nie będzie brakować miejsca. Fotel kierowcy jest ustawiony dla mnie, a mam 182 cm wzrostu. Po zajęciu miejsca widać, jak dużo mamy miejsca do dyspozycji na nogi. Odległość kolan do oparcia jest bardzo duża. Z kolei odległość głowy do sufitu jest też znacząca i wynosi tyle. A jestem jeszcze dodatkowo w czapesce. Z tyłu znajdziemy też uchwyty i haczyki. W oparciach gazetowniki oraz mniejsze kieszonki, np. Na, na telefon. Mamy nawet w standardzie podgrzewane tylne skrajne fotele. Jest też klimatyzacja trójstrefowa. Oraz dwa gniazda USB-C plus gniazdo 12V. To jeszcze nie wszystko, bo w standardzie jest manualna regulacja tylnej kanapy. Można ją przesuwać. I to w dość sporym zakresie. Można też regulować pochylenie oparcia. Jest naprawdę luksusowo, a Podłokietnik to już jest przy tym wszystkim drobiazg. Sprawdźmy w takim razie, czy przednie drzwi są tak samo wykończone jak tylne drzwi. A może lepiej? Górna część jest trochę miękka. Poniżej jest ta sama ozdobna wstawka jak z tyłu. Niżej ten sam materiał przypominający zamsz lub alkantarę. Kolejna różnica jest widoczna w kieszeni drzwi. Mamy tutaj wykładzinę, która pokrywa całą kieszeń aż do samego dołu. Na koniec mamy kolejne świetne udogodnienie, a mianowicie firmowy parasol, który znajduje się w schowku drzwi. Co ciekawe, jest to wyposażenie standardowe. Napiszcie w komentarzu, gdzie poza skodą możemy znaleźć takie rozwiązanie. Podstawowa wersja Kodiaka jest bardzo bogato wyposażona, bo standard obejmuje m.in. elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień. Oba fotele są podgrzewane oraz mają regulację długości siedziska, dzięki czemu w trasie mamy jeszcze większy komfort podróży. Po lewej stronie kierownicy mamy praktyczny zamykany schowek. Bardzo mi się podoba, że Podłokietnik jest bardzo wygodny, bo jest regulowany. Pod nim mamy schowek, gdzie jest dno, które jest wyłożone miękkim materiałem. Sam podłokietnik można regulować na wysokość, ale też można go wysunąć. To jest mega fajna funkcja. W tunelu środkowym mamy dużo miejsca, bo nie znajdziemy tutaj selektora czy joysticka do obsługi autentycznej skrzyni biegów. Znajduje się on przy kierownicy. Mamy za to roletkę, która może całkowicie zasłonić widok dla ciekawskich. I znowu bardzo fajne rozwiązanie: rozsuwane miejsce na napoje. Możemy mieć w zależności od potrzeb dwa lub cztery miejsca. Po lewej stronie, miejsce na przykład na małą puszkę o pojemności 250 ml. A po prawej, na przykład, na kubek z kawą. A co powiecie na element wyposażenia, który służy do czyszczenia ekranu z zabrudzeń? A robi to bardzo dobrze. Jeśli ci się podobają te rozwiązania, daj proszę kciuk w górę. Przy okazji sprawdź też, czy masz subskrypcję, bo niebawem panuje kolejny film. Te pokrętła są wielofunkcyjne. Zmiana funkcji następuje po wciśnięciu i poza regulacją temperatury możemy też regulować podgrzewanie przednich foteli. Środkowe pokrętło możemy natomiast programować, wybierając do czterech z pięciu funkcji. Pokrętło może obsługiwać na przykład regulację wentylacji głośność audio, kierunki nawiewu, przybliżanie lub oddalanie mapy. Jest jeszcze kilka przycisków tego typu, także myślę, że większość osób powinna być zadowolonych. Yy, mamy też dwa schowki. Górny, tu mamy dół wyłożony taką twardszą gumą i dolny. Z kolei ten już jest w całości plastikowy. Zaskoczyła mnie jakość materiałów, które są tutaj zastosowane. Bo na przykład tu, to miejsce, gdzie się opiera noga, jest miękkie. No to nie jest standard w innych samochodach. Ładnie wygląda to, efektownie, te elementy zdobne, Chociaż one, gdzie nie troszkę zaskrzypią. No ale też nie przesadzajmy, podczas jazdy żadnych trzasków nie słychać. Na temat funkcjonalności wnętrza Skody Kodiak. można jeszcze długo i to pozytywnie mówić, ale w tym temacie muszę powoli zmierzać do brzegu. Nie mogę jednak nie wspomnieć o schowku na okulary, który też tutaj mamy. Cyfrowe zegary oraz dostępne konfiguracje i funkcje podobają mi się. Mam natomiast uwagi do Opcjonalnej kamery 360, która jest dostępna w pakiecie, bo w standardzie mamy kamerę cofania oraz czujniki z przodu i z tyłu. Zaraz Wam powiem, dlaczego mam uwagi do kamery 360. Taki mamy widok z kamery. Jest możliwość zmiany widoku na panoramiczny, co jest fajne, ale ja mam uwagi do widoku z góry. Patrząc na obraz z kamery, wygląda, jakby samochód wystawał z obu stron poza linię, prawda? A faktycznie z prawej strony jest praktycznie na linii, a z lewej strony jest jeszcze spory zapas. W takim razie jeszcze raz zerknijmy na obraz z kamery 360. A w kamerze praktycznie nie widać żadnej linii. No widać, że tutaj jest trochę więcej, ale ani tej linii nie widać, ani tej ogóry nie widać. Także widok z góry jest niestety mało precyzyjny. Szkoda. Nie mam za to żadnych uwag do komfortu jazdy. Moim zdaniem, wybieranie nierówności w skodzie Kodak jest na bardzo dobrym poziomie pomimo tego, że w samochodzie było zawieszenie standardowe. Możliwe, że przy wyborze w opcji zawieszenia adaptacyjnego komfort byłby jeszcze wyższy. Gdybym jednak ja miał konfigurować samochód pod siebie, pozostałbym przy zawieszeniu standardowym, bo dla mnie jest ono znacznie więcej niż wystarczające. W dłuższej trasie samochód spisuje się genialnie, po pokonaniu trasy ponad 350 km w jedną stronę nie byłem zupełnie zmęczony i mógłem spokojnie bez problemu jechać dużo dalej. W mojej ocenie na pochwałę zasługuje też dobre wyciszenie. Moje osobiste odczucie w tym temacie było dobre, co potwierdził pomiar, bo przy prędkości 90 km na godzinę na letnich oponach przyrząd pokazał około 65 dB. Zrobiłem też pomiar przy prędkości 120 km na godzinę. Wynik to około 69 dB. Dźwięk silnika podczas jazdy był dla mnie przyjemny. Moc i elastyczność w zupełności wystarczająca dla tego typu samochodu, który został zaprojektowany, żeby zapewnić komfort, a nie sportową jazdę. Napęd na cztery koła daje dodatkowe bezpieczeństwo. Przy bardzo gwałtowym wciśnięciu gazu na mokrej nawierzchni, miałem wrażenie, że można odczuć, jak do napędu jest włączana tylna oś. To bardzo pozytywne uczucie. Uważam, że automatyczna skrzynia dobrze radzi sobie ze zmianą i doborem przełożeń, ale gdyby ktoś chciał skorzystać, to są też łopatki przy kierownicy. Jest też dostępny tryb sport dla skrzyni biegów. Wiadomo, w tym trybie skrzynia reaguje szybciej. W standardzie nie ma natomiast trybów jazdy. Można je dokupić wraz z zawieszeniem adaptacyjnym za 4400 zł. Zobaczmy w takim razie jak wygląda aktualny cennik. Wszystkie wersje mają w standardzie skrzynię automatyczną. Z kolei prezentowany w teście egzemplarz jest silnikiem diesla mocy 193 KM i napędzie na 4 koła. W wersji Selection kosztuje katalogowo prawie 210 tysięcy złotych. Co prawda jest aktualnie promocja, więc na ten moment cena wynosi 203 tysiące złotych. Trzeba też jednak przyznać, że wersja Selection posiada bogate wyposażenie. W mojej ocenie, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie bogate wyposażenie seryjne, a do tego silnik diesla o mocy 193 koni z napędem na cztery koła, skrzynią automatyczną, Trudno będzie znaleźć w tej klasie słowów coś tańszego. Czy macie podobne zdanie? Napiszcie w komentarzu jak wy oceniacie ceny Skody Kodiak. Jaką wersję ewentualnie wybralibyście dla siebie. Osoby, które cenią sobie podświetlenie ambientowe nie powinny narzekać w Skodzie Kodiak. Mamy do wyboru gotowe kompozycje kolorów przygotowane przez producenta oraz możliwość praktycznie ustawienia dowolnego koloru tego podświetlenia. Można też niezależnie regulować jasność oraz kolory różnych stref. Standardowo Kodiak posiada reflektory LED, natomiast w naszym samochodzie mamy opcjonalne reflektory Top Matrix LED. Pakiet ten kosztuje 6650 zł, ale poza reflektorami Matrix zawiera jeszcze dynamiczne kierunkowskazy oraz czerwony pasek dekoracyjny między tylnymi lampami. Te reflektory trochę inaczej działają w porównaniu do rozwiązań, z którymi się dotychczas spotkałem. Wrażenie jest takie, jakby na samochód jadący z naprzeciwka został nałożony okrągły filtr. Jest to chyba trochę starsze rozwiązanie, ale i tak w porównaniu do zwykłych reflektorów LED działa super. Nie zauważyłem też, żeby kierowcy jadący z naprzeciwka Sygnalizowali, że są ślepiani. Ja, gdybym miał konfigurować dla siebie Skoda Kodiak, na pewno zdecydowałbym się na ten pakiet. Zanim przejdę do podsumowania, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję, bo liczę na ciebie, że będziesz oglądał mój kolejny materiał. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał. Jeśli tak, będzie miło i się dasz mi kciuk w górę. A teraz muszę przyznać, że bardzo podobał mi się w Kodiaku komfort reserowania. Dobrze pasujący do samochodu napęd oraz wyciszenie. Poza tym, zdezwanym plusem jest przestronna nadwozie, dużo miejsca w drugim rzędzie, duży bagażnik, wiele detali i rozwiązań na wysokim poziomie. Trochę zawiedziony jestem natomiast z pasowaniem niektórych elementów wnętrza, bo potrafiły zaskrzypieć, ale z kolei podczas jazdy już tego nie słyszałem. Nieprecyzyjna też jest kamera 360 patrząc na widok z góry. Napisz w komentarzu: jak Ty oceniasz ten samochód? Czy chciałbyś go mieć w swoim garażu? Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.